Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Świat Linuxa. Bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, czasami tak bywa w życiu Linuxiarza, że trzeba skorzystać z, z usług Microsoftu. Chodzi tu konkretnie o OneDrive. Tam mamy swoje dokumenty, tam mamy rzeczy z pracy na przykład, albo po prostu korzystamy, bo mamy 5 GB ekstra. W pingwinie przeważnie jest z tym duży, duży problem. No, teoretycznie Gnome 40, chyba 6 i 7 to obsługują jakoś, tak, no ale cudów tam nie ma. Inne środowiska to tak leżą i kwiczą. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajną aplikację do obsługi konta OneDrive. Jest to aplikacja dwukierunkowa, bezpłatna, jest wersja terminalowa, jest wersja GUI, gdzie się można podklikać i działa. Jak na razie ładnie nam to działa. Pokażę Wam to dzisiaj. Mam nadzieję, że się film przyda. Jak tak, to Teges. Reszta rzeczy, jeżeli chodzi o jakiś pomoc kanałowi, to pod filmem czytaj więcej. A ja zapraszam gorąco na film. Dobra, jesteśmy na sprzęcie. Żeby sprzęt, to jest laptop. Akurat Aspire 5 sprzed 5 lat, około mniej więcej laptopi. LMDE 6, której używam, kurde, ze 4 albo 5 miesięcy już. I całkiem rzecz jest to przyjemna. Oczywiście można powiedzieć, że to jest Debian, Debian 12. Słuchajcie, Microsoft OneDrive, tak, tutaj konta zakładać nie będę, pokazywać i tak dalej, bo chyba każdy mój to ogarnia o co chodzi. Teraz tak, przejdźmy sobie od razu do aplikacji, którą mamy. Aplikacja jest tutaj na GitHubie. Pobieramy ją bardzo, bardzo prosto i pobieramy ją zależnie od tego, jaki system posiadamy. Jeżeli mamy konto biznesowe, także jest możliwość obsługi tutaj, bo jak najbardziej autor się tak TGS. To samo dotyczy SharePoint, a Office a 365. Tak. Mam jakoś nie wiem, Proxmoxa, albo używamy kontenerów. Często można to postawić także jako kontener Dockera, albo Podmana. Więc naprawdę dla każdego jest tutaj coś miłego. Jeżeli chodzi o instalację, to przechodzimy sobie tutaj na tą stronkę, gdzie mamy informacje odpowiednio do dystrybucji, tak? Jeżeli używamy Archo podobnego Manjaro i tak dalej, i tak dalej, mamy to pewnie w repo. Pełne info jest tutaj, tak? Jeżeli mamy na przykład u Ubuntu, jeżeli mamy Ubuntu 24.04, przechodzimy sobie tutaj, tak? Nie, przepraszam, przechodzimy sobie tutaj i mamy informację, jak to zainstalować. I tak samo praktycznie jak dla Debiana, tak? Pe pełne instrukcje są de facto tutaj, słuchajcie. Sudo Apt autoremove. A, pokażę Wam to na żywo, kurde. że już mam to zainstalowane, nie chcę tego rozwalać, ponownie instalując, nie, może by przeżyłam, może nie. W każdym razie wykonujemy takie komendy po kolei z gitHuba. Wszystko jest tam ładnie opisane. To jest jedna. To jest druga, potem robimy, nie sysup, tylko robimy sobie sudo apt update, czyli pełny update systemu, żebyśmy mieli wszystko aktualne, no i potem instalacja, po prostu sudo apt install, no install recommends, no install suggests, onedrive, i potem piszemy sobie ewentualnie onedrive, tak, on mi się tu w tle jeszcze chyba aktualizuje, tak mi się wydaje przynajmniej, no coś tu się ściąga jeszcze, dobrze ludzie, tak, no... Od razu mówię, w przypadku Debiana, w przypadku LMDE 6 opartej na Debianie jest problem, bo są stare pakiety i jest tutaj bug, który występuje w pewnym momencie. Ten bug tu jest opisany, to teoretycznie działa, ale mogą się dziać dziwne rzeczy. Teoretycznie że... wszystko się synchronizuje normalnie, tak? bo to widzę, że, że idzie ok. W każdym razie jakieś dziwne zachowania albo graficzne zachowania mogą się tutaj pojawić. To jest ogóle OneDrive GUI, który omówię za chwileczkę. Sam OneDrive wygląda w ten sposób. O, no właśnie mamy informację, tak? Warning, look, curl, klient, ma znane bagi. Tak mniej więcej nam wygląda, niestety, nie? Jeżeli chodzi o samego OneDrive'a, dajemy sobie help, tak? Kurde, jaka uwielbiam bla... brak informacji o Caps Loku na tym laptopie. Krew mnie zalewa. Dajemy sobie helpa jak ktoś chce tego użyć, nie wiem, bo lubi w terminalu, to się może dziubać w terminalu, powiem to tak. Można wszystko sobie ładnie ogarnąć. Można jakieś autosynchronizacje robić i tak dalej i tak dalej za pomocą na przykład, jak to się nazywało, cron, za pomocą crona, albo w skrypcie, albo cokolwiek innego, tak. Jako że my wolimy używać, my, znaczy ja wolę używać wersji GUI, to przechodzimy sobie do drugiego tutaj GitHuba OneDrive GUI po prostu i instalujemy taką aplikację, jak tutaj żeście widzieli przed chwilą, tak? Pobieranie tutaj nie trzeba nic kombilować. kompilować, bo jest to app image po prostu, jest to zwykły app image. Ja chyba robiłem film kiedyś, jak zainstalować app image albo ogarnąć app image na Ubuntu 22.04 lts i 24, bo tam chyba nie ma standardowo. Jak nie, to, to mi dajcie znać w komentarzu, to zrobię taki filmik najbliżej tyle. A zresztą instrukcji w necie jest tyle, jak to ogarnąć. No, w każdym razie przechodzimy sobie tutaj na relay tak, pobieramy api naszego kochanego zwykłego, gdzie on tutaj jest. Tu mamy, pobierz sobie api i to de facto wszystko, jak tam się pobierze, ładnie api Pobranych Obranych mi się wpierdzielił. No to oczywiście klikamy jak zawsze na właściwości. I tutaj mamy uprawnienie, zaznaczamy wykonywanie po prostu. Jak mamy zintegrowaną obsługę tutaj API Major za pomocą tego dodatkowego programu GARLEVER albo coś takiego, dobrze pamiętam, no to automatycznie nam powinien tutaj ładnie to skoczyć, tak? Jak sobie odpalimy już tutaj tego pięknego naszego GUI, to on wygląda mniej więcej w ten sposób, bez ładujących się rzeczy tutaj na tony, tak? Robimy sobie konto po prostu użytkownikom, w ogóle odpali na początku takie okienko, Taki pro, pro, prowadnice, tak, przeprowadzi nas przez cały proces, gdzie podajemy no, login do naszego konta, potem musimy jakiś tam API skopiować, a to się prosto robi. Odpalasz przeglądarkę, tam jedno, logujesz się, kopiujesz taką jedną długą linijkę, wklejasz do tego i to jest wszystko. Nic więcej nie trzeba tutaj robić. Sam program jest bardzo fajny wygląda całkiem, całkiem przyjemnie, powiem to tak. Możemy robić sobie różne profile dla. Nie wiem, jeżeli mamy brata, siostrę, psa, kota, nie wiem, kanarka, cokolwiek innego albo kochankę na przykład, tak? Kochankę to taka nazwa dla psa, oczywiście, żeby nie było, że ja zale zachęcam albo coś. Dodajemy sobie po prostu profil tej osoby i, i ta osoba ma osobny konfig dla swojego konta, na przykład. Bardzo fajnie, fajne rzeczy jest, tak. Jeżeli chodzi o rzeczy synchronizacyjne, Słuchajcie, możliwa jest synchronizacja dwustronna na przykład, tak? czyli idzie nam to z chmury do nas, do nas z, do chmury, tak? albo tylko z chmury do nas, albo ten, możemy sobie to ładnie ustawić. Ustawiamy katalog, w którym to ma się, ta synchronizacja ma się odbywać. Syn tutaj mamy opcje synchronizacyjne. Normalnie się to robi co 300 sekund, czyli co jakieś co 5 minut jest sprawdzana, sprawdzany ten katalog, jeden i drugi, tak? Tak to u mnie wygląda. To możemy sobie dowolnie tutaj dostosować jak to chce. Reszty lepiej nie ruszać, no bo też tak mura Microsoftu ma swoje wymagania, jak będzie to za często chodziło, to się może uwalić. tak? W każdym razie ten to samo trec, czyli ile ma być wysyłanych na raz rzeczy do, do tych mura, albo pojedyncze, albo podwójnie i tym podobne takie rzeczy. nie? Możemy sobie ustawić tutaj, żeby pierwsze były na przykład rzeczy lokalne, tak? Tak? czyli nie chcemy, żeby on najpierw ściągał z chmury do nas, tylko my chcemy, żeby od nas wysłało do chmury na początku, a dopiero potem zsynchronizował. Tak? tak jak widzicie, mamy samo pobieranie, sam upload, download, wszystko fajnie jest tutaj ogarnięte. Jest sprawdzanie, walidacja tego, jak to się skopiowało, czy pewnie jakoś tam po haszach, czy coś. Żeby nie było tak, że mamy uwalony coś tam się znaczy kopiuje się do chmury, a kopiuje się źle, tak. Klient, znaczy ogólnie ten program cały to sprawdza w jedną, drugą stronę. Mamy tak zwanego dry runa, czyli na sucho, nie. Żeby nam nie wykasowało danych plików, albo nie wiadomo, napisało innych plików i tak dalej, i tak dalej, nie. No i pełną, pełną resynchronizację też możemy sobie robić, że on to wszystko robi od zera i ten. No, w sumie ja teoretycznie chyba powinienem to HTTP-1 zaznaczyć, dlatego że dwójka ma błędy, nie? Jeżeli chodzi tutaj o Debian'a, ale to trzeba czytać. Po prostu trzeba sobie poczytać. Nie chcemy jakichś rzeczy, żeby nam się kopiowały do tej chmury, możemy sobie tutaj zaznaczyć, tak? To samo jeżeli chodzi o katalogi. Możemy dać do synchronizacji cały katalog Home, jeżeli mamy w miarę mały albo mamy rozbudowany pakiet, tak? I wtedy możemy wyznaczyć sobie katalogi, które żeby tam nie szły. Też jest taka opcja. Teoretycznie jest tutaj też możliwość taka, żeby używać synchronizacji, jeżeli mamy dual boota zrobionego, tak? I Linux widzi nasz katalog Windowsowy, czyli mamy windę, na przykład 10 czy 11. Teoretycznie możemy ustawić sobie tak, żeby ten katalog był, znaczy katalog Windowsowy OneDrive'a był używany także w Linuxie. Tutaj są małe problemy. W każdym razie no ja bym się nad czymś takim zastanowił, bo może to ulec uszkodzeniu. Tam trzeba w Windowsowskim kliencie ustawiać jedną rzecz. Nie pamiętam już jaką w tej chwili, zaraz Wam powiem, żeby to ewentualnie działało. Dużo ludzi na reddicie mówi, że to działa, jak ustawisz tam jedną rzecz, nie? Ale, ale no, trzeba na to po prostu uważać. No i nie wiem, jeżeli, jeżeli chcecie takie, taką mieszankę robić Windowsową, Linuxową, no to średnio, nie? No już moim zdaniem lepiej mieć osobny katalog do tego na Pingwinie zrobiony, no trochę to będzie więcej miejsca miało, ale, ale tego jest, tak? Webhooki, no i logowanie możemy sobie ustawić. No to jest de facto prawie wszystko, bym powiedział, jeżeli chodzi o, o, o tą łapkę tutaj, więcej rzeczy, że to pewnie widzimy. się taka, widać, spoko. Ja tutaj dałem chyba za dużo rzeczy, troszeczkę. No właśnie, ja sobie zabaliłem miejsce. No, no niestety, tak. Już mogę za darmo, znaczy bezpłatnie wypróbować 100 giga, a potem tylko 6 zł za miesiąc, tak. Czyli ileś. Spróbujmy zrobić sobie taką rzecz. Ja tutaj to przerwę. Przerwiemy sobie tę synchronizację. Nie chcę tej synchronizacji na razie, wyłączę ładnie. Nie tak, wyłącz. Dobra, jak widzicie, jest zaktualizowana. Mamy 1,4 GB, miejsca tylko tak, że się nagrywa. Tak, chyba się nagrywa. Usuń mi to wszystko. Dobra, teoretycznie wszystko jest usunięte i zobaczymy, jak teraz ona tutaj zareaguje. Teoretycznie yy, dobra, nie będzie sobie idzie. OneDrive Starting, bla, bla, bla. No tutaj coś zmienia. Sync Complete, cokolwiek to znaczy. Teoretycznie powinien mi tutaj usunąć te wszystkie rzeczy. Czy usunął? Zaraz zobaczymy. Nic nie ma, pusto jest, tak jak mówiłem. Usunąłem chmurze, usunęło mi tutaj. Tu jest mój drugi katalog, ale on jest nieważny. I teraz zobaczcie sobie jedną rzecz. Ja tutaj dodam, nie wiem, jakiś plik, tak? I wrzucimy sobie jeden jakiś duży, nie wiem, niech co, coś do 4 giga chyba to będzie, tak? Ceshe OS. Wrzucimy sobie cache os OSa tutaj. A przy okazji właśnie jeszcze mamy tutaj dodatkowe dwa GitHuby, których nie powiedziałem. OneDrive Tray, tutaj mamy jeszcze do obsługi, możemy sobie taki programik dodać do obsługi tam Traya, tak, żeby dodatkowe funkcje jakieś pewnie miało i tak dalej, tak dalej. No to musimy już skompilować, ale też wszystko jest ładnie napisane, tak. Przeklejamy po prostu po kolei te rzeczy w konsoli i jest jeszcze jeden tutaj plik z tego co widziałem, czy, czy już nie było chyba. No to przeglądam, jest Coreful Log Output, czyli mamy jeszcze jakieś dodatkowe do rzeczy, do logów, tak, coś takiego, nie wiem o co tutaj chodzi z Z.Pa, aby ktoś chciał się tutaj pobawić, ewentualnie możemy przeczytać po prostu FAQ, tak? Fakuł sobie tu przeczytać, kiedy coś się dzieje, za wolno i tak dalej, i tak dalej. Możemy wszystko sobie ładnie tutaj tematycznie ogarnąć. Tutaj mi się jest, jest, dobra. Cache i OS już jest grany. Teraz tak, odpalam sobie to tutaj. To co mi się nie podoba, że się kurde, nie clearuje to całe. Ta cała lista jest zawalona strasznie tak. Teoretycznie to się powinno teraz odpalić, chyba się dopiero po 5 minutach nie pamiętam, jak to miałem ustawione. No, w tej chwili, moment przejdźmy sobie tutaj do OneDrive. Jeszcze nie ma, no powiedzmy, że ja mu zasymuluję mu teraz włączenie i wyłączenie, tak? Zobaczymy, co się, czy się coś stanie, czy nie. Cash US się właśnie synchronizuje, widocznie ten programik trejowy, co pokazywałem przed chwilą. On tu dodaje pewnie jakiś pasek postępu i tak dalej i tak dalej. Więc temat po prostu działa. No jakby komuś się przydało to fajnie, to się kiedyś pytał o to właśnie, tak? Że są pro, o, o synchronizację z OneDrive'em. No bo było trochę tych synchronizacji, tak? Ale większość jest terminalowa. Natomiast tutaj tak widzicie, no nie wiem 5 minut i, i macie ogarniętego OneDrive'a. Może nie jest to to cudo, to jest ciągle w całym rozwoju i tak dalej i tak dalej. Ale działa. Po prostu odpala się w traju, nie ma tego w konsoli spędza się dosłownie minutę, tak? A cała reszta ustawia się automatycznie samo się po prostu uruchamia nawet. Już potem konsoli nie potrzebujemy do tego. Tyle. no Taki, taki następny w miarę mam nadzieję krótki, poradnik. A propos rzeczy przydatnych pod Pim powiem to tak. Dzięki za oglądanie, łapkowanie całą resztę. Zapraszam na nowy film na kanale Świat Linuxa wkrótce. No i co? Miłego używania OneDrive Microsoftu na Linuxie, dowolnym Linuxie. Pozdrówka, papa, cześć.